Pod punkcie A na początek spójrzmy tutaj na wzór. Chcemy sprawdzić sobie, czy wielomian W jest podzielny przez dwumian Q, czyli jeżeli mamy x odjąć A, to tak wygląda wzór, gdy A będzie pierwiastkiem naszego wielomianu, no i w naszym przypadku A byłoby równe minus 1, patrząc na ten wzór, bo zauważcie, że jeżeli tutaj pod A podstawimy minus 1, mamy X odjąć minus 1 da nam X plus 1. I teraz, jeżeli w miejsce x do wzoru naszego wielomianu podstawimy minus 1, i wówczas otrzymamy 0, wykonując tutaj odpowiednie, odpowiednie działania, to oznacza, że wielomian w będzie podzielny przez dwumian q. No ale na przykładzie to będzie lepiej widać, czyli podstawiamy teraz minus 1 pod x bo to będzie nasz pierwiastek, domniemany pierwiastek, no bo jeszcze oczywiście nie wiemy. I mamy tak, minus 3 razy x do 3, czyli minus 1 do potęgi 3 to minus 1, plus 11 razy minus 1 do kwadratu to będzie 1, plus 8 razy minus 1 i odjąć 6. Czyli tutaj mamy 3 plus 11, Odjąć 8 i odjąć 6. 3 plus 11 to 14, 14 odjąć 8 to 6, a 6 odjąć 6 to będzie 0. Czyli ponieważ tutaj reszta wyszła nam równa 0, to oznacza, że wielomian w będzie podzielny przez dwumian q. Podobnie postępujemy w tym przypadku, ponieważ mamy x odjąć 2, no to a musi być równe 2. Bo jeżeli pod A podstawimy dwójkę, to mamy x właśnie odjąć 2. Wszystko nam się zgadza. No i teraz w miejsce x do wielomianu podstawiamy dwójkę i mam minus 2 razy 2 do czwartej to będzie 2 razy 2, 4, 8 i jeszcze razy 2, czyli 16 plus 10 razy 2 do kwadratu to 4, plus 2 i odjąć 8. Minus 2 razy 16 to minus 32, plus 40, plus 2 odjąć 8, czyli minus 32 plus 40 to 8, 8 plus 2 to 10, 10 odjąć 8 to 2, czyli zauważcie, że tutaj nie wyszło nam 0, tylko nam wyszło reszty 2, czyli to oznacza, że wielomian W nie jest podzielny przez dwumianku. Tutaj możemy napisać, że jest podzielny. No i tak samo postąpimy w podpunkcie C. Czyli najpierw, jeżeli mamy x odjąć 2, to oznacza, że nasze a to 1, druga. No bo podstawmy sobie do wzoru: mamy x odjąć 1, druga, to nam się zgadza. No i teraz. Jeżeli to ma być pierwiastek naszego wielomianu, to oznacza, że jeżeli w miejsce x podstawimy jedną drugą, to musimy otrzymać 0. Jeżeli nie otrzymamy 0, to wiemy, że wielomian w nie będzie podzielny przez ten dwumian. Mamy zatem 8 razy 1 druga do potęgi trzeciej to 1 ósma plus 4 razy 1 druga do kwadratu to 1 czwarta plus 4 razy 1 druga. I jeszcze odjąć 4. 8 razy 1 ósma to 8 ósmych, czyli 1, 4 razy 1 4 to 4 4, czyli 1, 4 razy 1 2 to 4 2, czyli 2. i odjąć 4. Mamy zatem 2 plus 2 4, 4 odjąć 4 to 0, otrzymaliśmy 0, czyli wiemy, że wielomian w jest podzielny przez dwumian q. No i na poleceniu proszą o podanie reszty, nie wykonując dzielenia, czyli w przypadku podpunktu A reszta wynosi 0, w przypadku podpunktu B może tu jeszcze zaznaczmy, reszta wynosi 2, a w przypadku podpunktu C reszta wynosi 0.